Józefie, święty szukający z bólem Jezusa. Każdy z nas dobrze pamięta tę scenę, to wydarzenie, kiedy Jezus zagubił się, 12-letni chłopiec. Dziecko, można by rzec, zgubiło się w Jerozolimie, poszli na święto. Uszli dzień drogi, zorientowali się, że nie ma. Nie byli nieroztropnymi rodzicami, ale byli przekonani, że jest tu, może tam, może z tymi, może z tamtymi, zaraz dobiegnie, dogoni, zaraz będzie, tak jak każdy rodzic. A lęk zaczął narastać z godziny na godzinę, potem z minuty na minutę, potem z sekundy na sekundę. Serce matki, serce ojca wie, co to znaczy, kiedy dziecko się zgubi. A 3 dni. Co musiało się dziać w sercu Maryi i w sercu Józefa? Jakie myśli? Każda matka, może i każdy ojciec sobie to wyobrazić, aby nigdy nie trzeba było takiego lęku przeżywać. Ale widocznie taki lęk był potrzebny tym rodzicom, aby też doświadczyć, jaką wartością jest dar dziecka w rodzinie, jaką wartością jest posiadanie w rodzinie Boga. Kiedy Boga na chwilę zabrakło, mówiąc może przenośnią, bo Boga nigdy nie zabraknie, kiedy zniknął z ich oczu Jezus, to wtedy ciemność zapanowała. Mrok, lęk, obawa. Czyż tak nie dzieje się, kiedy człowiek gubi Boga? Kiedy go traci w tym wirze codzienności, spraw, obowiązków, jakiegoś krzątania, gwaru, jazgotu codzienności, zaczyna widzieć, coś jest nie tak, jeszcze nie umie tego nazwać, ale czegoś brakuje. Ten świat jakoś zaczyna być taki nie do zniesienia, ciężki. Te relacje są tak bolesne. I nieraz jak przyglądam się ludzkim sprawom, dramatom, to muszę powiedzieć, że gdyby z nich tak wycisnąć tę kwintesencję, to po 25 latach służby kapłańskiej muszę powiedzieć, że ma to jedno imię. Brak Boga. Gdzieś zgubiona wartość największa, jaką jest Bóg. Bóg dopuścił, aby święty Józef przeżywał przez 3 dni lęk. Lęk, który jest niewypowiedzianym bólem. Bólem poszukiwania Jezusa. Wrócili do Jerozolimy, jakby po śladach i szukali. I wreszcie poszli do świątyni, do Boga poszli i tam Go znaleźli. Bóg zawsze daje się znaleźć. Bóg nie gubi się nam, to my gubimy się Bogu, to my chcemy żyć czasami po swojemu i myślimy po swojemu. Bóg zawsze jest z nami. Nawet w tej drodze poszukiwania towarzyszy nam. Przecież Jezus, będąc Bogiem, wiedział, co przeżywają Jego rodzice. Kiedy przebywał w świątyni, przysłuchiwał się uczonym, zadawał pytania, może też błyskotliwie odpowiadał, że byli zdziwieni, skąd on to ma, takie dziecko, jakie bystre. Jezus wiedział. Tak samo Jezus wie o Twoim i moim lęku i tym lękiem nas woła, tym lękiem nas przyciąga do świątyni, żebyśmy wrócili do tej podstawowej obecności, żebyśmy zabrali Jezusa do swojego życia, do swojego serca, na powrót, na nowo. Wtedy życie staje się do udźwignięcia, jakby wychodzi zza chmur słońce. Wszystko zostaje oświetlone, ogrzane Bożym światłem. I wiemy, że Jezus wrócił i był im posłuszny, wręcz poddany, czyli został z nimi. Może nieraz Józef potem budził się w nocy z tym lękiem i patrzył na śpiącego Jezusa. Może serce matki drżało nieraz potem. Było bardziej wyczulone na tę obecność. Może to też było jakieś przygotowanie do tego, co nastąpiło potem. Bardzo ważne. Jakaś piękna, głęboka nauka płynie z tego, że szukanie z bólem jest wołaniem Boga. Że czasami Boga szukamy z bólem. I to jest dobry ból, bo ten ból, gdyby go nie było, to może człowiek by pogrążył się w tym świecie, a jednak ten ból nas uwiera. To tak jak sumienie, które nas męczy i mówi: idź do spowiedzi. Święty Józefie, szukający z bólem Jezusa, opiekuj się nami.